Dzień dobry. Dziś będzie o mydle rumiankowym, rumiankowo-miodowym, naszym danawieckim. Takiej dosyć specyficznej sytuacji, ponieważ mydło rumiankowo-miodowe jeszcze teraz leżakuje, ale jak się ma wenę, to trzeba wykorzystywać ten moment. A to też będzie, myślę, że o tyle ciekawe, że Państwo też zobaczą, jak wygląda, jak to mydło leżakuje. Więc mam tutaj mydło rumiankowe, leżakujące. Tu powiem, dlaczego trzymam inne mydło, tylko że zapakowane. Mydło rumiankowo-miodowe powstaje też poprzez, że tak powiem, pracę rękodzielniczą, przez moją własną pracę. Powstaje ono z kilku tłuszczy i oczywiście ługu. Ja wcześniej wspominałam, na czym polega metoda na zimno, ale jeszcze raz powiem. Polega to na tym, że łuk z tłuszczem, z tłuszczami, z rozpuszczonymi tłuszczami łączony jest w najniższej możliwej temperaturze, czyli poniżej 45 stopni. W ten sposób, żeby zachować wszystkie substancje aktywne występujące w tłuszczach, ponieważ jeżeli łuk połączymy w wyższych temperaturach, nie wiem, około 60 stopni, no to nie oszukujmy się, ten wodorotlenek sodu lekko pozabija właściwości substancje aktywne występujące w olejach. Dlatego metodą na zimno jest to metoda trochę trudniejsza, ponieważ to mydło wytworzone bardzo szybko stężeje, jakby nie ma możliwości udekorowania go dodatkowymi jakimiś efektami i wprowadzeniem jakichś barwników, ale no nie oszukujmy się, mi o to nie chodzi, więc ja chcę dostarczać klientom fajne mydła, które będą służyć, a nie będą ładnie wyglądać. W naszym mydle rumiankowym, żeby do je dotknąć, muszę założyć rękawiczki, ale w naszym mydle rumiankowym, nasze mydło rumiankowe zawiera kilka tłuszczy. Jest to przede wszystkim, są to przede wszystkim maceraty olejowe zrobione na bazie kwiatków rumianku. Na jeden macerat to jest na bazie oleju ze słodkich migdałów, który ma właśnie takie działanie przeciwzapalne, łagodzące. I drugi macerat jest zrobiony na bazie oleju kokosowym, który myślę, że on jest głównie nośnikiem zapachu. Tak jak przy innych mydłach, na innych filmach, już Państwo wiedzą, że ja poprzez te dwa maceraty po prostu wyciągam zapach danej rośliny, żeby nie używać właśnie substancji zapachowych. To tak samo jest przy mydle rumiankowym. W mydle rumiankowo-miodowym, oprócz właśnie tych dwóch wspomnianych maceratach olejowych na bazie kwiatków z rumianku, jest jeszcze olej rycynowy i olej z nasion bawełny. Natomiast dodatkowo wzbogacone są o masło sza, masło kakaowe i masło i olej rycynowy. Chyba zamotałam się, ale dokładny spis można zobaczyć na naszej stronie danowiec.pl. Tak to jest, jak się mówi, z pamięci. Natomiast co też jest ważnego, w tym mydle znajduje się również wosk pszczeli, o którym zapomniałam w składzie, a także naturalny miód. I widać to bardzo ładnie już na mydle, który leżakuje. Ta część ciemniejsza jest częścią, w której został wymieszany miód. Naturalny miód nektarowy. Jaśniejsza, która nie zawiera miodu. Mydło super już pachnie rumiankiem, miodem. Naprawdę jest to mydło uwielbiane. Ono jeszcze leżakuje. Jeszcze sobie poleżakuje 2 tygodnie. Oczywiście w sprzedaży nie będzie w takiej wersji. Stąd mydło inne, ale zapakowane. Wszystkie nasze mydła sprzedaję w takiej dosyć eleganckiej formie, zapakowanej w papier pakowy, w taką małą chusteczkę. Jeszcze tutaj jest ulotka, sznureczek.
No i niebawem to mydło rumiankowe będzie również tak pięknie zapakowane z ulotką o mydle rumiankowym. Dodatkowo ważna informacja jest taka, że w tym mydle zawiera się kwas olejnowy na poziomie 32%, a kwas olejnowy w naszym mydle pełni funkcję takiego zatrzymywania wody w skórze, spowalniania procesów starzenia się skóry. Mydło nadaje się do młodych, dla młodych osób, dla starszych osób. Nie ma tutaj limitów wiekowych. Super oczyszcza, nawilża, wygładza. Stworzone tylko z naturalnych substancji, z naturalnych składników, na bazie ziół. Nic, co można byłoby dodać, żeby piękniej wyglądało, w tym mydle nie ma. Mam tak właściwie to wszystko na temat mydła rumiankowego. Dziękuję i zapraszam do oglądania innych moich filmików, które być może będą bardziej poukładane, bo tutaj mi trochę rozproszył mnie pies, który musiał wyjść i wejść i jeszcze raz wyjść. Tak więc życie na wsi plus mydło rumiankowe. Zapraszam bardzo na naszą stronę danawiec.pl i zapraszam do oglądania kolejnych filmów, które powstają na naszym kanale na YouTubie. I zapraszam do polubienia naszego kanału. Dziękuję bardzo. Do widzenia.